Serdecznie z tej strony pojawia się Marek Puma 777 na swoim kanale. Dziękując Wam za oglądanie, łapkowanie oraz komentarze. Jeżeli nie wiesz, co napisać w komentarzu, napisz obcy. Gra polega, przypominając, na survivalu z permanentną inwigilacją, terroru, horroru. Etap najtrudniejszy wziąłem, a więc tu widzicie, że wznawiam. To oznacza, że po prostu ogrywam odcinek, grę i odcinek jednym, że tak powiem, ciągiem. Dostaliśmy się na stację. Jesteśmy po zapisie. Z poprzedniego statku przerobionego trafiliśmy chyba jako jedyni i będziemy zwiedzać ten statek. Powiem, był... No właśnie, a jeśli nie oglądałeś, to zapraszam do pierwszego odcinka. To jest drugi odcinek, a więc próbujmy coś znaleźć, dojść. Tu mamy przebieralnię. Ja sprawdzam, czy mamy mapę. Nie mam, brak mapy. Ups, czyli ten poziom najtrudniejszy mówi o braku mapy. To dobrze, to w takim razie, jak mamy brak mapy, to szukajmy nam potrzebnych przedmiotów, które nam by ułatwiły tutaj pobyt lub osób, które tutaj pracowały. Prawda? Wow! No! To? I trzeba przeszukiwać wszystkie możliwe zakamarki. Tu coś nie da się otworzyć, wziąć. Ale jak na razie to mamy... Wow! Ale chyba tu będzie przejście. Okej, dobra, no na razie nie byliśmy jeszcze w jednym pomieszczeniu. Przez ten ogień to my nic nie jesteśmy w stanie. Jest zapis. Te kamarki nie da się nic wziąć. Dobrze, no. Aha, tośmy weszli. Tu. Aha, czyli z powrotem trafiliśmy tutaj. Czekajcie, to jeszcze raz to przejdziemy. Da się na szybciutkiego. Czy tośmy coś nie pominęli? Tu jest zapis. O nie. Tutaj kombinezony, no dobra. No dobra. Czyli w sumie to tak. Przeszliśmy naokoło. Tam coś... Nie. Dobra. Czyli w sumie... Shift.
Jesteśmy z powrotem tu jesteśmy na samym końcu. Dobra, no to już wszystko jasne. Na paczkach my nic nie znaleźli. Niedobrze, bo elementy nam są potrzebne. Wejdź, e. Śluza się zamkła. Oj. Robi się strasznie. Ale nie aż tak, żeby kurde się drzeć. Dobrze, tam jest wiatrak, który nie przejdziemy na pewno. Mamy podobną śluzę, ale jesteśmy po drugiej stronie ognia, widzicie? C. Tylko dlatego tutaj podeszłem, że z tą nadzieją, że coś będziemy mogli w stanie zrobić, ale dobra, na razie ten ogień zostawimy tak, jaki jest, bo. Bo nie wiemy, co nas czeka. Surowców zamknięte. Tu mamy wiedzę. Co tutaj mamy? O, sporo. Pusto. A tu do zespołu inżynieryjnego. Raczej powtórka. Zamknięcia stacji. Drodzy chłopcy i drogie dziewczęta, zapewne dotarło do was pogłoski na temat Sewastopolu. Oficjalnie mogę je potwierdzić. Stacja idzie w odstawkę. Będę chciał porozmawiać z każdym z Was na osobności, aby omówić tę sytuację w kontekście Waszych kontraktów, ale na razie mamy zadanie do wykonania. Kierownictwo chce, żeby zadaniem zajęła się niewielka grupa od nas. Oznacza to, że dostaniemy niewielką pomoc z zewnątrz. Plusem jest to, że będę nadgodziny, tak chodzi o kasiołkę, no nie? Sugeruję, żebyście wzięli co możecie, póki jest co brać. Przypominam, że zamknięcie stacji nie oznacza, że można wszystko rozkraść. Wszystko musi zostać rozliczone. Osobiście od prowadzą do naszego szeryfa każdego, kto zostanie przyłapany na kradzieży sprzętu. Dowódca. No okej. Co tutaj jest? Tutaj jest pusty zapis. No i czyli możemy stąd sobie wyjść. No pięknie, pięknie. Gdzieś ty spadła, kobito. Cała się z tym połamałaś kończyn. Bo będzie lipa schodzeniem wtedy. No toż była ukryta przygoda. Tak jest dokładnie. Cholipcia. Tak. Przytrzymaj.
Dobrze, no odpalimy, bo nie wszędzie wszystko widać, no nie? Oczywiście się coś znowu dzieje, ale sprawdźmy tutaj. To nawet na kłócące, jakbyśmy chcieli, nie mamy szans. Tutaj nie, ale tu są ewidentnie luk bagażowy, gdzie po prostu bagaże były segregowane i składowane. Najpierw pójdziemy ósemką, no akt wandalizmu się szerzą, no ale cóż. Może to są istotne informacje, a może tylko same napisy. Dobra, tu jest wyjście do góry, to może jednak nie. Shift. Będziesz chciała ty z flarą chodzić szybciej. Nie wiem, czy nie będzie warto się właśnie częściej schylać. Może coś zostało porzucone, może nie. No nic z tego. O ja. Ja znowu się gdzieś coś sypię, mam na głowę ST1, montaż ognia, o przyda się, dobra. Ale flara nam się już skończyła. No i co? No, trzeba wracać. No, przeskoczyć nie przeskoczymy. No, cóż, znowu na kickach. Wrócimy się, ale może byś tak szybciej szła. Dobra, przejdziemy tą ósemką. Albo wejść części 5, części 5. I to wszystko, to radio, przejście tędy, aha, i teraz tu mamy przejście tędy. No, halo? Jest tu kto? Tam by coś pewnie było, ale tu trzeba pisać kod. Kod, a może spróbujemy? Nie możemy. Chyba brak prądu. Co się da naprawić? Tu pasowałoby dać, żeby się dało naprawić. Nic, dobra. Tam jest czerwone. No to tylko po tych schodach zostaje. Po tych schodach. Myku pyku. Terminal musimy znaleźć. Okej. Ale to chyba już mamy go. O, proszę.
To trzeba impulsywnie naciskać, ale żeby zareagowało. Ups, coś się jeszcze chyba więcej odezwało niż sama maszyna. Widzimy punkt zapisu. Widzimy. E, czytanie. Osobiste skrytka przyniesiona. Langer. Jeśli szukasz naszej skrytki, to wiedz, że ja przeniosłam. Zastawiłaś wszystko na widoku. Każdy mógł nas okraść. Jezu, czy ty sobie zdajesz sprawę, ile wysiłku kosztowało mnie zdobycie tego wszystkiego? Towar jest schowany w jednym z magazynów. Na pewno go znajdziesz. Kod 0340. Nie martw się. Nikt się już nie zapuszcza do terminalu. Nie po tym, co się tam stało. Poza tym kończą się nam leki i woda. Musisz coś skołować. Twoja kolej. Może w końcu się nauczysz, że musisz dbać o nasze rzeczy. Właśnie. Właśnie. Dbać o własne wspólne również rzeczy. Czekaj, wejdźmy jeszcze raz, bo tam jeszcze jest kilka informacji. Co tu jest? Obwieszczenie zamknięcia stacji Sewastopol. Za nami długa podróż, którą niestety dobiega końca. Segasond Corp. Pragnę podziękować wszystkim, którzy pracowali przez te lata na Sewastopolu. Mamy nadzieję, że udało nam się uczynić stację lepszym miejscem. Zawsze staraliśmy się bez reszty poświęcać dobru stacji i wierzyliśmy w jej możliwości. Zapewniamy głównym systemom operacyjnym Apollo i Androidy pomocni będą służyć Sewastopol do samego końca. Życzymy Wam pomyślności w Waszych przyszłych przedsięwzięciach, bo przecież Sewastopol to nie tylko stacja, ale i też ludziom. Korporacja Segason. Co tu piszę? Harris Turner, wracajcie natychmiast. Mamy nowy trop gdzieś w maszynowni. Odizolowanie terminal, wyłączenie zasilania i nie zapomnijcie o raportach. Mają być od A do Z. Będą nam potrzebne jak solidna podkładka, kiedy się skończy bez odbioru. Przebył zasilanie. Okej, power. Come back. Okej. Tu mamy kolejny zapis. Dobra, ja to uczynię, bo nie jestem pewny, a czasu mam coraz mniej. W razie czego, bo tryb jest absolutnie trudny. Słychać tak, jakby ktoś chodził. Czy wy też macie takie wrażenie, że ktoś gdzieś między konstrukcją... Ups! Powijało grozą. Trzeba było się schylić, chyba że ktoś będzie lubić
Być pieszczony przez prąd. Jata nie lubić. Jata szukać. Trochę tutaj szukania jest, to wam powiem szczerze. Bez ogródek. Ale kto szuka, ten znajduje, no nie? No, coś w rodzaju metra, drodzy mi. Coś w rodzaju metra. Taka stacja obsługowa. Dobra. Przejdźmy od początku do końca ją. Tak. Na szybciora. Sprawdzając, czy coś gdzieś nie pozostawione. No, drugą stroną będziemy wracać. Krzesła powyrywane. Ej, żeż, hola, chuligani. I znowuż. No, przeszedłbym tędy, no nie? Byłoby krócej, ale no, ni chudy byk, nie da się, trzeba. No. O, nie ma. Uciekła torba. Torba się to jest chyba jeden z wielu bugów. Tędyśmy weszli. Tutaj nie mamy szansy. Tutaj mamy zamknięte. Wymaga palnika. Kurde, którego zresztą nie mamy. Te terminale są niesprawne, więc guzik. Skontaktuj się z Teresem. No i się nie skontaktuję, bo stacja się zamyka. Bo się stacja, drodzy, zamyka. Nie wiem, najlepiej widać witamina. Nie lubię sztuczności, no ale nie mam wyboru. Zbytnio przy tej kasie, co mam. Dobra, no kurde, zrobiło się ciemno, no, było jasno. Do ciula. Tam by pasowało dostać się, ale nie ma opcji takiej. Czas nas goni, a więc trochę przyspieszam na bucie. Biszkopty bruch. Zasilanie przywróć. No mamy zasilanie przywrócić. Aha, dobra. Ta sama śpiewka. Impulsywnie naciskamy E. No, mamy power. Servo player. To nic nie zrobimy. Woho. No i drodzy mili, na tym zapisie sobie skończymy dzisiaj. Czyli całej stacjiśmy nie zdążyli zwiedzić. Są to trzy wieże i kilka poziomów.
też cugi powietrzne, jak i kablowe, więc zapraszam na kolejny odcinek. Jeśli jesteś nowy, kochany widzu, zostaw subskrypcję z łapką w górę lub też w dół komentarz. To jeżeli nie masz co napisać, sugeruję hashtag atmosfera albo hashtag survival albo hashtag obcy. Nie, hashtag obcy będzie najlepszy. Dobra, to my się tutaj pięknie zapiszemy. A ciebie, kochany widzu, zapraszam na kolejny odcinek.